No siemanko, witam was w kolejnym vlogu. Ale dzisiaj ładna pogoda, słońce świeci. W sumie to już kwiecień, to nawet powinno świecić. I co? Dzisiaj klasycznie, jakiś dzień jedzenia. Ciężki trening góry, może dołu też. Zobaczymy, jakąś zlepkę z tego się zrobi. I co? Lecę ze szkoły, byłem w Biedronce. Kupiłem już coś, żeby podbić glikogen, MPS, jakieś białko, bułki. Wyszła taka sytuacja, że mieliśmy wizytę amerykańskich żołnierzy w naszej szkole. No i tak postanowiłem, że może for fun, żeby nałapać z nimi jakiś kontakt, zapytam, czy nie chcieliby wziąć udziału w jakimś challenge'u. No i akurat padło na pompki. Oczywiście moim łamanym angielskim jakoś się dogadaliśmy i leciliśmy do odciny. Myślę, że wyszło naprawdę bardzo fajnie i mam super pamiątkę. Tak jest. You got this, Tonkin! Dawaj, Radek. Radek! Za duża pompa weszła, no i przegrałem, ale wspomnienie zostaje w mojej głowie i to jest najważniejsze. Może jakaś szybka stawka, co tam u mnie? Także obecnie ostatni tydzień do szkoły, klasa maturalna, więc jest super. Pogoda jest fajna, idę do szkoły, nawet nie wiem po co, po prostu korzystać z tego ostatniego tygodnia. I co? I jest naprawdę bardzo fajnie, także łapcie tą pozytywną energię z tego vloga. Idźcie na jakiś trening, albo zróbcie sobie posiłki na cały dzień, czy coś w tym stylu. Po prostu poczujcie się dobrze i zapraszam do dalszego oglądania. No szybki, przytreningowy wlatuje makrela, około 300 gramów. I do tego tutaj w piekarniku piekę 3 bułeczki. W sumie to nawet podpiekam, żeby były, wiadomo, troszeczkę lepsze. Także co, tak to końcowo się prezentuje. Troszeczkę ciepłych węglowodanów, wiadomo, z makreli, białko, tłuszcze i super posiłek. Postanowiłem, że opowiem wam pokrótce, co tam w ogóle się u mnie działo, że nie nagrywałem tyle czasu i sytuacja wyglądała następująco. Jakoś 3 tygodnie temu złapała mnie totalna jelitówka, jeżeli można tak to nazwać, bo przez tydzień było nieciekawie i tak naprawdę nie jadłem nic, jakieś banany, ale wiecie, jadłem banana i nagle w ciągu paru minut robił się z niego mus bananowy, więc no było nieciekawie, ale już potem sytuacja była ogarnięta, ale do tej pory dochodziłem do siebie, no i w związku z tym cały okres masowy, można powiedzieć, że poszedł w pizdu. Znaczy oczywiście wiadomo, szybko to odrobię, bo jak wchodziłem na wagę przed tą chorobą, miałem 84 kg, sylwetka była dosyć taka nabita. I tak, i po tej całej chorobie, po jelitówce, tak to nazwę, wszedłem na wagę, a to było 76 kg. No i w ogóle, wiecie, czułem się jak wrak człowieka i ciężko było coś w ogóle trenować. Jakieś tam treningi podtrzymujące robiłem, no ale to bez sensu. I dopiero teraz mamy końcówkę kwietnia, 28 kwiecień i ja tak naprawdę dopiero od 3-4 dni mogę w miarę normalnie jeść i normalnie trenować, więc wracam do tego, co było przed chorobą. No, także dlatego w sumie nie było takich vlogów regularnych, no bo nie miałem z czego po prostu ich robić.
Ale tak już do sedna, to mamy dzisiaj 28 kwietnia i ważę około 79 kg, więc trochę odrobiłem, trochę tego glikogenu naszło i w końcu wczoraj zrobiłem taki normalny trening i dzisiaj też mam nadzieję, że uda się zrobić dobry trening, więc już teraz wracam i mam nadzieję, że będę przegrywał te vlogi, bo jest to dla mnie fajna zajawka, ale... Dobra, to już mamy godzinkę 17 i lecę na trening. Dzisiaj bez planu po prostu będę chciał wrócić do normalnych treningów, tak jak wcześniej mówiłem. I prawdopodobnie mam ochotę dzisiaj na jakiś martwy ciąg, na jakieś barki, OHP, coś w tym stylu, bo wczoraj robiłem push, trening push, to dzisiaj akurat taki martwy ciąg byłby spoko. I co? I fajna pogoda, dzisiaj stosunkowo trochę wcześniej wychodzę na trening, potrenuję 1,5 godzinki i idę na browara z kolegą opić rok szkolny. Z natury nie lubię pić, no ale jak jest taka okazja, jak na przykład dzisiaj, że fajnie po prostu opić te 4 lata nauki, to idę. I co? I właśnie tak to będzie, także fajny wieczór się dzisiaj szykuje. O, nagram coś, żeby tylko mojej mordki nie było na vlogu. Elegancko, tam gdzieś jest siłownia moja. Dobra, już się rozgrzałem i tutaj serią wstępną 100 kg, bo już tego martwego ciągu nie robiłem, nie jest 4 tygodnie, no prawie miesiąc pewnie minął. I taka stówka już coś tam waży. No i po tej setce rozgrzewkowej stwierdziłem, że chyba wbiję na 120 kg. Zrobię z 5 serii, w zależności na ile powtórzeń będzie to szło. Ostatnio pamiętam, że miesiąc temu robiłem 120 10 razy, bo sobie takie objętościówki robiłem. No dzisiaj nie było aż tak lekko, co zaraz zobaczycie. Tutaj już zapowiadane 120 kg i poszło bodajże na 4 powtórzenia. Mogłem jeszcze więcej, ale nie chciałem szarpać, bo tak jak mówię, serio dopiero co odżyłem, żeby robić w ogóle takie normalne treningi, więc tej siły naprawdę dużo uciekło. No i tutaj widzicie ostatnią, piątą serię, 120. Wiem, że śmieszny ciężar, pewnie oglądają mnie tutaj takie koty, co od 120 to dopiero zaczynają serie wstępne. Może wtrącę tutaj taką małą anegdotę, bo wiem, że my wszyscy lubimy w jakiś sposób porównywać się do innych i nie inaczej jest po prostu z ciężarem, bo lubimy sobie tutaj popatrzeć, kto ile co wziął. I pewnie nieraz słyszeliście to, że jak już się porównywać, tylko do siebie i w tym wypadku nie jest inaczej. I chodzi tutaj głównie o punkt wyjścia, bo nie możesz zapominać, z jakiego punktu zaczynałeś. Jeżeli powiedzmy rok temu, nie wiem, podnosiłeś z ziemi ledwo 60 kg, a dzisiaj podnosisz 2 razy więcej, no to ej, zobacz jaki progres zrobiłeś. Cofnij się w głąb i zobacz, że jesteś tak naprawdę 2 razy silniejszy niż byłeś. Na każdej siłowni znajdą się tacy ludzie, którzy akurat na przykład w tym ćwiczeniu mają predyspozycję do niego i powiedzmy twój rekord, o który walczyłeś na przykład 2-3 lata, oni zrobią po, nie wiem, po 3 miesiącach treningu. Jest to jak najbardziej realne i nie można brać tego do głowy, tylko po prostu cały czas obserwować siebie. Fakt, to może być pewna inspiracja, ale nigdy nie powinno być demotywacji. I tutaj robię 5 serii OHP po 4 albo 5 powtórzeń i potem kilka izolacji. A następnie wyszedłem z siłowni. Dobra, także robota została zrobiona. Godzinka i trochę treningu. I lecimy opijać rok szkolny. W sumie to tak skromnie pewnie, bo tak jak mówiłem, nie przepadam za dużą ilością procentów. Tak jak widzieliście, zrobiłem martwe ciągi sumo. Zrobiłem OHP, ale ciężarem zabawkowym, bo pamiętam, że 120 przed tą przerwą latało na 12 razy, nawet się bawiłem, a dzisiaj ledwo 4, więc trzeba wracać. OHP tak samo, 50 zabawkowa. Dobra, jakiś obraz z tylnej kamery, żeby nie było, że jest znowu moja sama mordka. Ten vlog będzie super, będzie super ujęcie. I to się nazywa klimat.
Człowiek szczęśliwy po treningu idzie, rzuci teraz plecakiem, opije 4 lata i co? I będzie super. Na tym polega życie, żeby łapać te fajne chwile. No, jeszcze słońce się przebija tam w tle, lepiej być nie może. Jeszcze jakieś białko będzie trzeba podjeść w sumie do tego, żeby trening nie poszedł na marne. Także idziemy. O, tutaj przynajmniej są fajne lustra. Także to, jeden prywatek wleciał, jakaś pizza do tego i idziemy spać. Oczywiście pizza podbiła MPS, czyli syntezę białek mięśniowych, a to oznacza, że będę rósł duży. Gorsza. Gorsza. Mhm. Bo to w ogóle... Nie ma co porównać. To w ogóle inny typ jest, co? No, bo to jest tam... Tam wyborczyk to bardziej masz na grubie cięście, a to jest bardziej za cienki. Na grubie masz? No. Tam bardziej, a na grubie to wiesz co? Lepszy, nie? Tam vloga robisz? No. Ale się zrzucimy w starym. Co? Nie będzie problemu? Co? Nie będzie problemu? Nie, spoko, spoko. Dobrze. Drugi na w Polsce, kurwa, co? Także co, jeżeli właśnie oglądasz ten moment, to wielkie pozdro dla ciebie, że tutaj dotrwałeś. Przycięło. Nie ulega wątpliwości. Trzeba wracać na właściwe tory i masować.